Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Koniec dawnych podziałów, teraz będzie wspólna praca na rzecz turystyki i Ława wstąpiła do zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej. Panie Krzysztofie, wiem, że zadanie niełatwe, ale gdybyśmy mieli wymienić kilka mocnych stron Ostródy i Ławy, no bo zaczynacie nową, ciekawą współpracę. Myślę, że przede wszystkim możemy wymienić to, co mamy wspólne. Mamy dostęp do kanału, zwanego ostatnio zachodniomazurskim coraz częściej, systemu kanałów, prawda? Mamy dostęp do kolei, mamy dostęp do dróg przelotowych, do szesnastki, a więc jesteśmy na wspólnych liniach i kolejowej, i drogowej, i wodnej. Szeroką promocję tego, co i Ława, i Ostróda mają najlepsze, ma umożliwić zawarte właśnie porozumienie i wstąpienie miasta nad jeziorakiem do zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej. Wstępując do zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej jako gmina i Ława, na pewno coś wniesiemy swojego, ale i wspólnie naprawdę można więcej osiągnąć niż w pojedynkę. Łącząc nasze możliwości baz turystycznych, otwieramy się jakby na znacznie większe imprezy, na nowe rynki, na połączenie oferty turystycznej i Ławy, i Ostródy. Działania te mają zaowocować nowym spojrzeniem na Mazury Zachodnie. Ja się spotykam nawet do dzisiaj z określeniem, że my nie jesteśmy na Mazurach tak naprawdę. I to jest bardzo podstawowa rzecz i kwestia, którą należy promować. Otóż jesteśmy na Mazurach Zachodnich, a naprawdę okazuje się, że nie wszyscy o tym wiedzą. Tylko siłą wspólną jesteśmy w stanie coś sensownego zrobić. Każdy z nas jest małym podmiotem, małą organizacją, samorządem i im nas jest więcej, tym łatwiej nam będzie promować region, tym łatwiej nam będzie tworzyć wspaniałe projekty. Zachodnie Mazury to obszar powiatów ostródzkiego i iławskiego oraz gmin Olsztynek oraz Pasłęk. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna po przystąpieniu Iławy liczy 51 podmiotów. To lokalne samorządy, stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv